Mówiło się, że Lech ma większe indywidualności, a Raków to jest lepsza drużyna. A tu się okazało, że oprócz drużyny Raków również ma indywidualności. Jesteśmy po finale Pucharu Polski. Raków obronił to trofeum. Jesteśmy z Andrzejem Niedzielanem, byłym reprezentantem Polski oraz komentatorem Polsatu Sport. Panie Andrzeju, dzień dobry. Jak ocenia pan ten mecz? Chyba całkiem niezłe widowisko. Bardzo dobre widowisko. Lech próbował, Raków działał. Lech dominował piłkarsko, Raków zdobywał bramki. Mówiło się, że Lech ma większe indywidualności, a Raków to jest lepsza drużyna. A tu się okazało, że oprócz drużyny Raków również ma indywidualności, bo po raz kolejny Iwi Lopez pokazuje, jak wyśmienitym jest piłkarzem. Oczywiście, jeżeli chodzi o warunki nasze polskie. Lechowi zabrakło konkretów z przodu. Mam wrażenie, że Isak, jak często Robert Lewandowski w meczach naszej reprezentacji, zbyt często operował poza polem karnym. Tego typu piłkarz o takiej charakterystyce powinien moim zdaniem zajmować się w polu karnym i finalizować te akcje, te dośrodkowania, których było niewątpliwie dużo. Zabrakło również tej cierpliwości. Trener Skorza mówi, że ten aspekt mentalny, psychologiczny będzie tutaj bardzo ważny. No to mam wrażenie, że w tym przypadku Lech przegrał. I trzeba do tego dodać też brak publiczności niestety. Lech nie był niesiony dopingiem swoich kibiców i to niewątpliwie jest przykre dla piłkarzy. Jako dla byłego piłkarza mogę się na ten temat coś wypowiedzieć, bo jeżeli jesteś niesiony tym dopingiem w jednym z najważniejszych meczów sezonu, to jednak dajesz coś więcej od siebie. A widzieli tutaj puste trybuny i wydaje mi się, że to również miało negatywny wpływ na piłkarza. Ale summa summarum, Raków jest po prostu w tym momencie lepszą drużyną. Marek Papszun, nie powiem, że jest lepszym trenerem, ale miał plan lepszy na to spotkanie i brutalnie wykorzystał słabości momentalne Lecha. Zostając za chwilę przy tematyce kibiców, jak wpłynęło to na święto piłkarskie, bo takim miało być ten mecz, to wydarzenie, to chyba trochę to popsuło. Nie, no zdecydowanie. No nie może być tak, że jedna strona jest obecna, a druga nie. No równie dobrze mecz mógłby się odbyć w Częstochowie, tak? I nikt nie miałby pretensji. No, to jest nieprawdopodobne dla mnie, że kibice często oczekują od piłkarzy, zawsze oczekują od piłkarzy zaangażowania, że musicie dawać siebie wszystko, musicie gryźć trawę i tak dalej. No to w tych pewnych momentach ja oczekuję od kibica, że stanie murem za swoim piłkarzem i że będzie go wspierał w bardzo trudnych momentach. Wchodzimy w najważniejszą fazę sezonu. No to kiedy kibic ma stać za piłkarzem? We wrześniu i tak dalej. Okej, mieli problem z banerami i tak dalej, że nie pozwolili im wnieść. No to trzeba to zostawić, przyjść i kibicować, stanąć po prostu za swoimi piłkarzami. Tego nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego tak zrobili i pewnie wiele pytań będzie zadanych i trenerowi, i piłkarzom Lecha Poznań. Prawdopodobnie będą się migać od odpowiedzi, że nie miało to wpływu i tak dalej, i tak dalej. Mnie osobiście się wydaje, byłem sam piłkarzem, że ma to ogromny wpływ, mówię, szczególnie w tych bardzo ważnych momentach, bo jeżeli masz trudny moment na boisku, jeżeli jednak te kilkanaście tysięcy ryknie, dodaje ci mocy, dodaje ci energii, to jest taki boost, to jest takie turbo doładowanie, którego widać było dzisiaj, że im brakuje. Wróćmy do tematu piłkarskich. Iwi Lopez, jak już pan wspomniał, znów dał ten coś dodatkowego Rakowowi, tak? Czy to jest obecnie najlepszy piłkarz ekstraklasy w polskiej lidze? No jeżeli popatrzymy, jakie on rzeczy robi w tych najważniejszych meczach, to tak, to zdecydowanie tak. Jego wyszkolenie techniczne, jego technika użytkowa jest imponująca, mimo tego, że on w Hiszpanii nie robi jakiejś zawrotnej kariery, ale widzimy, jak to szkolenie w Hiszpanii, na jakim poziomie jest, że piłkarz nieoczywisty przyjeżdża do Polski i robi różnicę, no ale jego przegląd pola, jego widzenie, jego przewidywanie, antycypacja no jest na nieprawdopodobnym poziomie. Widać, że trener Papszun wyciągnął z tego piłkarza maksimum. Ale co mi się podoba, że Iwi Lopez nie sili się na to, żeby jechać gdzieś spróbować sił w mocniejszej lidze. On sobie zdaje sprawę z tego, że to jest jego miejsce w Częstochowie i on tutaj będzie się rozwijał, tutaj będzie gwiazdą i tutaj chce zostać na dłużej. no bo widzimy, jak ten zespół pod wodzą Marka Papszuna ewoluuje, no a to jest po prostu fenomenalne. To jest pierwszy krok być może Rakowa do wielkiej historii, bo nie zapominajmy, że Ekstraklasa jest na finiszu i po tym meczu chyba, jak to się mówi, Raków ma ten handicap, ma przewagę psychologiczną przed walką o tytuł Mistrza Polski. Jak pan widzi to ostatnie mecze, które przed nami, i jakie jest pana typowanie na to, kto zostanie mistrzem? Chyba to jest tak zwana ta mowa ciała na boisku, nie? Widzimy piłkarzy w akcjach defensywnych, w końcówce meczu, Niebulis, Petraszek. Jeżeli oni blokują, oni nie zdobywają bramki, ale blokując piłkę, oni się cieszą, jakby gola zdobyli. Więc to pokazuje, to daje niesamowitą energię na końcówkę sezonu. Takie zwycięstwo w takim stylu, bo trzeba powiedzieć, że ten styl był dla mnie imponującym ze względu na taktykę dobraną do tego spotkania. No przecież Raków mógłby równie dobrze usiąść, mówiąc kolokwialnie, na Lechu, bo tak potrafi, i próbować ich zdominować piłkarsko. No ale nic z tych rzeczy. Papszun powiedział: dobra, to wy chodźcie, a my was będziemy kontrować. No, kto by przed spotkaniem, sam bym na to szczerze powiem nie wpadł, że Gutkowski będzie wyprzedzał obrońców Lecha. No to jest tak nieoczywiste, jak ja zdobywaniem bramek z prawej nogi z voleja, gdzieś z narożnika pola karnego, więc... Ale to są te smaczki, to są te detale, to są te szczegóły i to są te historie, gdzie jeżeli idzie zespołowi i piłkarzowi, to nie ma znaczenia, na jakiej pozycji się znajdujesz, po prostu jesteś wartością dodaną. A tą wartością dodaną było 11 zawodników, sztab szkoleniowy i cała kadra zespołu. Widać, jak ten klub jest mądrze, mimo tego, że finansowo jest zdecydowanie niżej od Lecha, umówmy się, to jest mądrze zarządzany i budowany, i o to w tym chodzi.